Was serdecznie po raz kolejny na moim kanale i tak jak zapowiadałem, będziemy mieli dzisiaj materiał o otwartym nacie w Call of Duty. Zacznijmy w ogóle od tego, czym jest NAT i do czego to funkcjonuje, jak to będziemy otwierać, co będziemy ogólnie w całym tym materiale robić. Ja od razu mówię, ten materiał będzie brutalnie suchy, więc niech każdy z Was sobie już weźmie coś do picia. Bo suchych informacji będzie tutaj bardzo, bardzo dużo. Będę Wam to pokazywał na przykładzie routera XR500 od Netgeara ze systemem Duma OS. Funkcjonuje to jednak na większości routerów bardzo, bardzo podobnie. To już przerabialiśmy też po części wtedy jak w materiale o BuffAupload, jak to mniej więcej wygląda i funkcjonuje. Więc kto jeszcze tego nie oglądał, niech sobie tamto obejrzy. Też kilka rzeczy tutaj na Duma OS mamy, które, że tak powiem, było widać na tamtym materiale. Będę Wam pokazywał, jak triggerować porty, jak otwierać porty, jak włączać UPnP, jak robić DMZ i na modemie, i na routerze. Do tego, ale krok po kroku. Zacznijmy od tego, czym jest ten dziwny w grze NAT Moderate. Co to jest i co to jest w ogóle sam ten NAT type i dlaczego jest to takie ważne? Tą grafikę zapamiętajcie sobie na zawsze. Na zawsze. Tysiące razy jestem pytany na streamie, co to za różnica, jaki mam NAT. Więc ta grafika Wam bardzo łatwo to tłumaczy. Mam nadzieję, że zrobiłem to przejrzyście jak się trzeba. Podobne grafiki są też w internecie od innych ludzi, więc nie jestem jedynym Waszym źródłem, tak? Żeby nie było zaraz. Jak widzicie, osoba, która ma Open NAT, czyli otwarty NAT, może łączyć się z ludźmi, którzy mają też otwarty NAT, mają średni NAT lub mają ograniczony NAT lub zamknięty. Zwał jak zwał, w różnych kodach różnie się nazywa ten ostatni NAT. Dokładnie, osoba, która ma średni NAT, może bez problemu łączyć się z osobami, które mają otwarty NAT i z osobami, które mają średni NAT. Jednak już nie połączą się z osobami, które mają ograniczony NAT. Osoba, która ma ograniczony NAT, może łączyć się z ludźmi, którzy mają otwarty NAT, ale nie z ludźmi, którzy mają średni lub ograniczony. To jest ta wielka różnica, czyli czym bardziej otwarty macie NAT na konsoli lub w danej grze, tym większą pulę graczy możecie znaleźć online. A czym więcej graczy, tym więcej możliwości, że traficie jakichś słabszych graczy, ogólnie lepsze połączenie i tak dalej, itp. itd. Tak, to jest bardzo ważny aspekt, więc jeżeli macie problemy z połączeniem i BuffAupload nic Wam nie pomógł, macie średni NAT lub macie ograniczony NAT, to jest coś dla Was, tak? Zdecydowanie. Mówię, poza tym oczywiście BuffAupload zostaje swoim własnym tematem i naprawdę zalecam każdemu jednemu się tym bawić. Nawet ostatnio mieliśmy na streamie osobę, której naprawdę bardzo mocno to pomogło i bardzo mocno mnie też to ucieszyło. Okej, jak funkcjonuje otwieranie NAT-u, tak? Jeżeli Wy teraz macie, powiedzmy, ten moderate, czyli średni, jak to funkcjonuje? Większość z Was, czekajcie, bo tutaj tak to musiałbym przesunąć trochę, tam gdzie ja siedzę, gdzie jest kamerka, jak widzicie, czekajcie, tą grafikę z tyłu ja zamknę, jest konsola. Więc moja kamerka, zapamiętajcie sobie, to jest po prostu na tych grafikach to konsola, tak? To jest tam Wasz sprzęt, który macie podłączony obojętnie teraz, czy PlayStation, czy Xbox, czy cokolwiek. Mniej więcej tak to funkcjonuje. Gdzieś tutaj po lewej jeszcze od tego modemu ISP jeszcze powinno ogólnie być też niebieski kabelek, który idzie od Waszego internetu usługodawcy do właśnie modemu, który dostaliście od Waszego internetu usługodawcy. W tym modemie ustawia się router, jeżeli taki tokowy macie, jeżeli nie, to do tego zaraz przejdziemy. Ustawiacie bridge, DMZ, który też czasami się nazywa exposed host, w moim przypadku będzie to ta trzecia opcja. Dla waszego routera, który macie, może być to właśnie NetDuma, może być to jakiś TP-Link, tysiące routerów jest na świecie, może tu być wszystko możliwe, dlatego też specjalnie wybrałem bardzo neutralne obrazki, aby nikt nie myślał, że tylko i wyłącznie na NetDumie da się to zrobić. I wtedy na tym routerze właśnie otwieracie dane porty, które są ważne, aby NAT był otwarty w kierunku waszej konsoli. Tak to funkcjonuje. Jak przed chwilą widzieliście, miałem w grze NAT średni. Tak, ten najbardziej, że tak powiem, popularny przypadek. Na konsoli pokazuje mi to NAT typ 2. Jak widzicie tutaj na samym dole. Od razu mówię i podkreślam, i tysiące razy to podkreślam, zobaczcie też w przebiegu tego materiału, że tak naprawdę jest. NAT 2, który pokazuje Wam konsola, może oznaczać wszystkie trzy NATy, jakie możecie mieć w grze. Może być to open, średni lub też zamknięty lub ograniczony. Mając NAT typ 2 w konsoli. Wiele ludzi myśli, że żeby mieć otwarty NAT, muszą mieć w konsoli NAT 1. To jest błąd, to jest głupota i nie mam pojęcia, skąd ta głupota się wzięła. Który znowu super duper informatyk takie coś powiedział. Jest możliwość, znowu moja kamerka to jest konsola,
Jest możliwość, co prawda, osiągnięcia nad 1, ale my tego nie chcemy. I w miarę możliwości też naprawdę tego nie chcemy. Jeżeli mamy możliwość nad 1, a nad 2 mieć na konsoli, nie w grze, to też lepiej jest mieć typ 2 niż typ 1. Dlaczego? Ponieważ robiąc typ 1 lub żeby osiągnąć nad typ 1 na konsoli, musielibyśmy w konsoli przypisać publiczne IP, konsolę podłączyć do modemu usługodawcy i otworzyć na tym modemie całkowicie, że tak powiem, dostęp do tej konsoli. Czyli wszystkie porty jednocześnie, robiąc to przez DMZ albo właśnie przez tryb mostka. Wtedy nie możecie mieć żadnego innego urządzenia podłączonego do modemu. Wtedy osiągniecie typ 1. Problem jest taki, że wasz router jest otwarty na świat. Wszystko jest po prostu w 100% otwarte. Naprawdę bym tego nie zalecał. Da się to osiągnąć? Być może kiedyś zrobię też materiał, żeby wam to pokazać, że da się. Ale jest to bzdura. Naszym celem jest typ 2, ale za to w grze mieć otwarty NAT. Abyśmy mieli tą bardzo, bardzo dużą pulę lobby, którą możemy znaleźć. Tak? Mam nadzieję, że to technicznie jest wytłumaczone i głębiej w to wchodzić nie mogę. Możecie sobie sami poczytać na Google, czym jest w ogóle NAT sam w sobie, jaka jest definicja oficjalna, czy cokolwiek. To mnie nie interesuje. Tak samo nie chcę słyszeć zaraz w komentarzach, że ktoś tutaj wie lepiej, lub jego kolega wie lepiej, lub on gdzieś na jakimś forum czytał lepiej, bo jest mądrzejszy, bo cokolwiek. Te osoby są przeze mnie bardzo mocno proszone. Poszukajcie gdzieś u siebie w domu jakiegoś kablu, gdzie przechodzi prąd. Przetnijcie go, tak żeby żyły było widać. I sprawdźcie, jak długo potraficie taki kabel utrzymać w ustach. Ale wszystkie naraz. Po prostu tak dla mnie, tak? Zróbcie mi przysługę. A cała reszta ludzi, która chce się czegoś nauczyć, to zapraszam na materiał. Yeah! A więc wychodzimy dzisiaj z założenia, że mamy taki setup, czyli modem lub router od usługodawcy, nasz router, który ma wszystkie możliwe super tuning opcje i później tam z tyłu jest ta konsola, tak? Tak, tego się będziemy trzymać. Jeszcze raz dla wszystkich, tam jest konsola. Tam, gdzie moja kamerka, jest konsola. Jeżeli wy macie dość dobry router od waszego internetu usługodawcy, czasami musicie tam dopłacać kilka euro miesięcznie, żeby jakiś mieć dobry router od usługodawcy, wtedy kilka kroków będziecie mogli sobie zaoszczędzić. Powiem wam to też w przebiegu tego materiału, co będziecie mogli sobie, że tak powiem, ominąć, a co nie. Tak? To zależy tylko i wyłącznie, jaki jest wasz setup. W większości, ale będzie to takie, jak tutaj na ekranie. A więc przechodzimy do tego. Po kolei. A więc, mamy, że tak powiem, tutaj widać teraz Fritzbox i to jest u mnie ten modem usługodawcy. To, co było tutaj na grafice, jest tym pierwszym modem ISP. ISP to jest zawsze wasz internetu usługodawca, tak? Tak to sobie zapamiętujemy. U mnie jest to Fritzbox. Oficjalnie, raczej oryginalnie był to inny router, ale na tamtym routerze nie wszystko działało tak, jak ja chciałem, dlatego podłączyłem sobie ten, aby ten router łączył się z moim, że tak powiem, usługodawcą i aby nawiązywał całe połączenie. Tak? Tak też zalecam to robić. Ja na tym routerze się loguję. Wchodzę sobie na ten router. Tu, jak już powiedziałem, wszystko jest ustawione. Wam tylko pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Ważną rzeczą jest punkt pierwszy. To jest w waszej sieci do danego sprzętu. Tutaj niestety te menu jest po niemiecku. Niestety nic z tym nie mogę zrobić. Przypisać stałe IP. Tam, gdzie podłączacie wasz router, czy to jest, mówię, TP-Link jakiś, czy to jest NetDuma, Netgear, cokolwiek, przypisać stałe IP. W różnych routerach, w różnym miejscu to jest. Przepraszam. U mnie wygląda to tak, że wybieram sprzęt, który teraz jakieś tam IP ma i po prostu ustawiam tutaj haczyk, że ten sprzęt ma mieć zawsze te same IP. Jest to bardzo ważne, robimy wtedy OK i gotowe. Kolejną rzeczą, jaką musimy zrobić na modemie od naszego usługodawcy, to jest wejść w... Gdzieś musicie mieć ustawienia a la bezpieczeństwo, udostępnianie, porty, cokolwiek i musicie ustawić na danym IP, które przed chwilą widzieliście, które ustawiliśmy, że zawsze ma być te same, tak? Ten router akurat jest fajny, on rozpoznaje to automatycznie, mimo to ja ustawiam te stałe IP, mimo żebym nie musiał. Widać XR500, czyli mój router, który jest do tego podpięty, tylko jeden jedyny sprzęt, który jest też do tego podpięty, to jest ważny punkt, i na nim ja mam ustawiony Exposed Host. U was może to się nazywać DMZ. Na Netgearze, który będziemy widzieć później, nazywa się to też DMZ. Na Fritzboxach nazywa się to Exposed Host. I tutaj po prostu trzeba też zaznaczyć jeden taki haczyk i pokazane jest Exposed Host wtedy. To wtedy oznacza, że są wszystkie porty otwarte dla tego routera i całym bezpieczeństwem naszej sieci będzie zajmować się właśnie ten drugi router. Ta druga pozycja, nie modem ISP, tylko nasz router, tak?
ta druga pozycja, ta na samym środku, tam będzie, tam będziemy robić cały Wi-Fi, tam będziemy robić wszystko inne, tak? Mam nadzieję, że do tego punktu jeszcze się rozumiemy. Dokładnie. Mówię, jeżeli wy macie modem i router dość dobry od waszego usługodawcy, to nie musicie tego robić. Tak? Tylko i wyłącznie, jeżeli macie ten setup dwóch routerów, tak? Czyli modem i router. Tylko wtedy to musicie robić. Tak? Z tym stałym IP, tak samo jak z tym Exposed Host lub DMZ. Lub przykładowo, przykładem jest Vectra, z tego co wiem. Tam musicie się przez przeglądarkę zalogować na własny profil i ustawić, że w modemie od waszego usługodawcy, czyli od Vectry, ma być włączony tryb bridge, czyli mostku. Tak? Tak to musi tam się nazywać. Tam to trzeba zrobić manualnie i wtedy pod ten router od Vectry podłączacie drugi router, który ma te wszystkie opcje, które my potrzebujemy, bo router Vectry, przykładowo ten standardowy, tego po prostu nie ma. Tak? Router, który ma wszystkie możliwości ustawiania portów i robienia QoS, czyli to, co robiliśmy w materiale o BufferBloat, takie routery kosztują już po 30 euro. Więc to nie jest wielki wydatek, a macie wtedy sieć po prostu ustawioną cycuś glancuś. Wiecie, o co chodzi? Dokładnie. Po ustawieniu tego przechodzimy na nasz router, tak, czyli na nasz główny sprzęt, gdzie będziemy wszystko robić. Ja od razu mówię dla wszystkich posiadaczy XR500, bo specjalnie tutaj też wiem, że mam kilku widzów i też kilka rzeczy chcę specjalnie dla nich podkreślić w tym materiale. Ja router przed nagraniem tego materiału sformatowałem, czyli przywróciłem do ustawień fabrycznych. Jedyne, co zrobiłem, to ustawiłem sobie sieć, w sensie tylko Wi-Fi. Wszystkie porty mam nieustawione, wszystkie inne ustawienia, które są ważne, są nieustawione. Będziemy je robić, bo jeszcze tydzień temu mówiłem, że są pewne problemy. Chcę wam pokazać, gdzie te problemy są, żeby każda osoba, która ma ten router, czyli NetDumę z Dumą OS, obojętnie czy NetDuma R1, obojętnie czy XR500, XR700 czy XR450, w międzyczasie jest jeszcze jakiś jeden, mniejsza z tym. W każdym razie, dopóki jest Duma OS, jest tu jeden punkt, który jest bardzo, bardzo ważny, do niego zaraz też przejdziemy. Jak widać, jestem na najnowszej obecnie. A, akurat nie widać. Czekajcie, przesunę wam to. Tylko żebyście naprawdę widzieli. Tutaj widzicie, to jest bardzo malutkie, ale widzicie, że jestem na najnowszej wersji softu, jaka jest, czyli 2.3.2.40. Tak, to jest ważny punkt dla posiadaczy XR500, żebyście widzieli, że naprawdę wszystko funkcjonuje. Okej, mówię, reszta jest ustawiona, jak zobaczycie też, wejdę w ustawienia. Znaczy nie ustawiona, o, UPnP jest wyłączone, porty są wszystkie pousuwane, nie ma nic, dosłownie wyzerowany router. Tak, zaczynamy od zera. Będę wam dzisiaj pokazywał, jak triggerować porty, jak otwierać porty, jak ustawiać DMZ lub DMZ lub jak używać UPnP na routerze. I te rzeczy są dla was wszystkich, też dla osób, które nie mają XR500, którąś z tych opcji wasz router już będzie miał. Może nie wszystkie cztery, ale jedną z nich, dlatego też będę pokazywał wszystkie cztery. Tak, ja wam w opisie dam takie linki czasowe, gdzie jest co mniej więcej. Chyba, że chcecie obejrzeć całość, żeby po prostu zaznać się z tą tematyką, jak to funkcjonuje, w jaki sposób, co się zmienia. No i chyba jedziemy z koksem, tak? Okej, zacznijmy od tego. Najłatwiejszą opcją to jest UPnP. UPnP jest to funkcja na routerze, większość routerów ją ma, że router sam rozpoznaje, jakie porty dana aplikacja potrzebuje, aby był właśnie otwarty NAT. Od razu mówię, na XR500 po włączeniu UPnP niekoniecznie wam to pomoże. Zanim zaczniemy więc pracować, na wszystkich routerach, nie tylko XR500, dla naszej konsoli przypisujemy stałe IP. Czyli najpierw musimy wiedzieć, jakie IP ma nasza konsola. Przejdźmy więc na chwilę na naszą konsolę. Zróbmy przetestuj połączenie internetowe. Tylko tak dla pisu, żeby wszystko było naprawdę wyzerowane. Za każdym razem, jak robicie test połączenia internetowego, to konsola na chwilę się odłącza od internetu i łączy się z powrotem. Czyli jeżeli jesteście w jakiejś imprezie, to z tej imprezy was wyrzuci. Jeżeli jesteście w grze zalogowani, to wyloguje wam się z gry. Tak? Jak widać, typ na 2, to jest nieważne. Wchodzimy w stan połączenia i mamy u góry punkt adres IP. 192.168.1.2. Weźcie sobie jakąś karteczkę i zapiszcie sobie to gdzieś. Ja wam zrobię tutaj na ekranie dla mnie, żebyście widzieli też, że naprawdę tego się trzymam. Zrobimy taką notatkę, tak? Zrobimy to naprawdę
żeby każdy jeden zrozumiał. 192.168.1.2. Tak mówi moja konsola, że ja mam IP. Ok, super. I widzicie to po lewej na dole, że mamy notatki IP 192.168.1.2. Tak? Ok, czyli wiemy, jakie IP ma konsola. Wracamy z portem do naszego routera i szukacie gdzieś ustawienia. To przed chwilą wam to pokazywałem na Flixboxie, jak to wygląda. Teraz wam pokażę, jak to wygląda na Netgearze. Tutaj funkcjonuje to tak na DoomOS. Wchodzicie w zakładkę Zainstaluj, konfiguracja sieci LAN. Tutaj pokazuje się takie menu, co was w ogóle nie interesuje. I macie tutaj guzik Dodaj. Robicie Dodaj, czekacie chwilę. Mówię, na innych routerach będzie to troszeczkę inaczej wyglądało, ale pamiętajcie, zawsze macie wujka Google, który możecie wpisać i sprawdzić, tak, jak to u was na routerze działa. Na notatce widzimy 192.168.1.2. Aha, okej. To będzie to tutaj. Tak, widzimy tutaj po IP. Zaznaczamy tutaj tą kropeczkę. On mi wykrywa za każdym razem konsolę jako sprzęt nieznany. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Jest to też nieważne. Widzieliśmy na konsoli, że jest to TIP. Robimy dodaj. OK. Dodało TIP jako stałe. Urządzenie co prawda nieznane, ale mniejsza z tym. I po adresie MAC moglibyśmy rozpoznać, czy jest to ten sprzęt. Ja niestety wam ten MAC będę tutaj cenzurował, bo jeżeli są pewne osoby bardzo sprytne oglądające ten materiał, mogłyby to negatywnie wykorzystać. Ja sprawdzę jeszcze raz sam dla siebie. Przechodząc na konsolę, patrząc na te wszystkie ustawienia. Tam jest też adres MAC sieciowy. Aha, aha, zgadza się. Tak, te adresy muszą się ze sobą zgadzać. I na konsoli, i wtedy na routerze. Akurat kamerka zasłania ten MAC, więc tego nie będę musiał cenzurować. Ale tutaj po prawej jest. Robimy jeszcze raz zastosuj, to jest ważny punkt. Wyskakuje komunikat, że przez chwilę te dane urządzenie będzie odpięte, tak jakby od internetu. Robimy OK. Chwilę czekamy. To jest ważny punkt. To naciśnięcie zastosuj jest naprawdę w systemie DoomOS bardzo, bardzo ważne. Zapisałoby się to, gdybyśmy nie naciśli zastosuj, jednak jak widać on dość dużo robi po naciśnięciu zastosuj. I to jest ten problem w DoomOS. Wiele rzeczy niestety tylko tak funkcjonuje. Tak? Jest jeszcze jeden punkt, którego nawet serwis lub pomoc techniczna z strony Netgeara tego nie wie. Ok, mamy teraz dodany ten adres IP. Ja zrobię to samo jeszcze z moim PC-tem, ponieważ będziemy też otwierać porty dla PC-ta. Więc naciskamy jeszcze raz dodaj. Widzę, że mój PC-t renderator jest na IP 1.3. Ja robię dodaj. Robię zastosuj. Znowu będzie obydwa połączenia urządzenia przez chwilę odłączał. Ale wiemy, że moja konsola jest na IP 192.168.1.2. Pamiętajcie, że u was może być to całkowicie inny adres, żebyście nie spisywali sobie tego IP, bo to jest wewnętrzne IP, za każdym razem będzie tam 1.12, 16, zależy jak to u was wygląda w sieci. U mnie jest to akurat te, tak? Spisywaliśmy je razem, jeszcze raz napiszę, żeby było jasne, że to jest IP konsoli. Tak. I teraz w międzyczasie też wiem IP PC XD mamy 192.168.1.3. Tak, tyle się już nauczyliśmy. Do tego już doszliśmy. I robimy OK. Mamy notatkę teraz z dwoma IP dwóch różnych sprzętów w naszej sieci. Bardzo ważnym punktem, zanim teraz zaczniemy przechodzić do punktów UPnP, otwieranie portów, triggerowanie portów dla wszystkich posiadaczy XR500 lub ogólnie DoomOS. Wchodzicie teraz, ważny bardzo punkt, bez niego nie będzie to funkcjonować. W zakładkę konfiguracja sieci WAN, to nie jest żart. I przy punkcie filtrowanie w translacji adresów sieciowych w angielskim menu lub w angielskiej wersji nazywa się to NAT filtering, co według mnie jest o wiele jaśniejsze. Bo wtedy wiadomo od razu, że ma to coś z NAT-em do czynienia. Tutaj niestety słowo NAT nie zostało użyte i dlatego też trwało to u mnie 4 dni, aż znalazłem tą funkcję w tym routerze. Naciskacie na otwarte i naciskacie na zastosuj. Jeżeli tego nie zrobicie, to obojętnie czy DMZ, czy otwieranie portów, czy triggerowanie portów, czy też UPnP nie będzie funkcjonować tak jak powinno. Może być, że zadziała, może być, że nie zadziała, jest jazz. Jeżeli zrobicie to na otwarte, działa to cały czas.
I przechodzimy do punktu pierwszego. Po ustawieniu tutaj w tego opcjach na otwarte, przechodzicie w ustawienia zaawansowane UPnP, to jest najłatwiejsza opcja, czyli to jest opcja, gdzie router sam dla was rozpoznaje, jakie porty potrzebuje dany sprzęt, aby było wszystko otwarte tak, jak powinno i był otwarty NAT. Włączamy tą opcję, robimy zastosuj. U was na routerze gdzieś też ta opcja będzie, czyli wpiszcie sobie wasz model routera w Google plus po prostu dopisek UPnP. I wam będzie gdzieś strona, pokaże się, jak u was na routerze to włączyć, tak? Tak to działa na Duma OS. Poczekamy chwilę, aż to załapie. OK. Mamy włączone UPnP, przejdźmy na konsolę. Tak? A więc, zróbmy jeszcze raz, przetestuj połączenie internetowe. Sprawdźmy, czy nadal mamy IP takie, jakie powinno. Przypisaliśmy je na stałe, więc zawsze powinno być takie same. Jest 168.1.2, tak jak na dole zapisane. I odpalmy teraz grę Call of Duty Black Ops 4. Ja ją zrestuję całkowicie. Co prawda nie trzeba. Teoretycznie nie trzeba. Teoretycznie za każdym razem, jak robimy test połączenia, to w Call of Duty jesteś odłączany od wszelkich serwerów. Jednak widziałem, że czasami są mimo to problemy. Więc zrestartujmy grę całkowicie. OK, gra się włącza, naciskamy krzyżyk i pokazuje Connecting to Online Service. To jest ten punkt, gdzie gra sprawdza, łączy się z serwerem NAT. U nas w Europie jest to akurat United Kingdom, czyli Wielka Brytania. Tam jest serwer NAT. Testował, zobaczymy, czy zadziałało UPnP na NetDumie za pierwszym razem i jak widzimy, NAT otwarty. Przejdźmy jeszcze teraz na chwilę do przeglądarki z powrotem. Jak widzimy, jeszcze UPnP nic nie pokazało, ale jak zrobimy odśwież, to pokaże nam dwa otwarte porty dla adresu. Tego akurat nie widzicie, bo tam jest kamerka. Fuck. Przesuniemy to. Robię to specjalnie w taki sposób na żywo, żebyście też widzieli na żywo, że to naprawdę działa, a nie jest nic ucięte czy cokolwiek, tak? Będę tylko przyspieszenia robił w niektórych miejscach. Jak widzicie, adres IP jest trochę malutkie tutaj, ale mam nadzieję, że widzicie. 1.2, tak jak spisaliśmy sobie to w naszych notatkach. Otwarło dwa porty. W protokole UDP, czyli UDP, otwarto port 9308. Od razu mówię, że to jest port dla PlayStation Network. I drugi port 3074, też UDP. Dla tego samego IP, jest to port właśnie dla Call of Duty, jest to jedyny port, który odpowiada, jaki NAT mamy w grze. Teraz jeszcze raz dla wszystkich, dla dowodu. Jeżeli wejdziemy na grę, widzimy, że mamy otwarty NAT, a wejdziemy do ustawień naszej sieci, tutaj jest ten dowód, który mówiłem wcześniej, zauważycie na samym dole, że mamy dalej NAT typ 2. Proszę bardzo, można mieć otwarty NAT na typ 2, można mieć wszystkie 3. Na typie 2. To jest też nasz cel. OK, czyli pokazałem wam, że ustawienie UPnP funkcjonuje świetnie. Jest z tym ale jeden jedyny problem. Po czasie, jeżeli zostawicie tą opcję włączoną, zauważycie, że dla wszystkich sprzętów, jakie macie w sieci, coraz więcej, coraz więcej i coraz więcej portów zostaje otwierane. Niektóre routery potrafią jeszcze po jakimś tam czasie, powiedzmy po tygodniu, po 10 godzinach, po godzinie, znowu wyłączać te porty, tak, żeby one nie były zawsze otwarte, tak, czy cokolwiek. I czasami zauważycie, że też niektóre aplikacje na PC-cie przykładowo będą otwierać porty, których wcale nie chcecie. Czyli powiedzmy, nie wiem, ściągnęliście sobie, wychodzimy oczywiście z założenia, że tak nie jest, ale ściągnęliście sobie jakąś nielegalną aplikację i właśnie dzięki temu, że otworzyliście porty, ta aplikacja sobie sprawdza, czy jest legalna, czy nie. Jeżeli jest UPnP włączone, to router zawsze pozwoli tej aplikacji te porty otworzyć. To jest ten problem przy UPnP. Więc teraz przechodzimy do kolejnego punktu. Jak triggerować porty? Wyłączamy UPnP, robimy zastosuj. Czym się różni triggerowanie portów od otwierania portów? Już wam to tłumaczę. Triggerowanie portów to jest właśnie otwieranie portów tylko na czas, na który są potrzebne. Czyli nie są otwierane calutki czas, tylko jeżeli dany sprzęt je potrzebuje, otwiera, ale potem zamyka z powrotem. Jak widać, jest pewna problematyka, która jest też w UPnP, czyli że wszystko se może praktycznie samemu te porty otworzyć, ale niektórzy ludzie mówią, że to jest najbezpieczniejsza opcja, mimo że nie robi to zdecydowanie sensu, ale co zrobimy? W polskiej wersji nazywa się to inicjowanie portów.
Poprawnie byłoby to triggerowanie portów, ale nie chcieli używać angielskiego słowa, więc co zrobimy? Okej, okay, standardowo jest ta opcja włączona, ale dopóki nie ma nic podanego tutaj, to też nie działa tak jakby, tak? Ważny punkt, ważny punkt. Zawsze robić jedną rzecz naraz. Jeżeli robicie otwieranie portów, triggerowanie portów lub DMZ, wyłączacie UPnP. Jeżeli robicie DMZ, to wyłączacie wszystkie trzy inne opcje. Jeżeli robicie triggerowanie, to wyłączacie UPnP, wyłączacie otwieranie portów i wyłączacie DMZ. Zawsze z tych czterech opcji, które wam dzisiaj pokazuję, używacie jednej jednocześnie. W momencie, gdzie dwie opcje routera będą próbować dostęp dostać do tej samej rzeczy, to te porty będą zamykać się całkowicie. Zawsze tylko jedną rzecz naraz. Albo UPnP, albo DMZ, albo triggerowanie, albo otwieranie portów. W triggerowaniu jest to bardzo proste, dodajemy usługę. Nazwa usługi, nazwijmy ją teraz kod UDP, bo widzieliśmy, że port, który jest nam potrzebny, jest to port UDP 3074. Mamy tryb usługi UDP, użytkownik usługi jeden port dla IP 192.168.1.2. Ups, przepraszam. Wybieramy inicjowany port 3074. Tryb połączenia możecie zostawić nawet tak jak jest. Port początkowy, końcowy, możecie, nie musicie wpisywać 3074, bo jest to jedyny port, robicie zastosuj. Jest włączone triggerowanie portu. Za każdym razem, gdy IP, które tam wpisaliśmy, będzie potrzebował ten port, to router ten port będzie otwierał. Jeszcze raz, ale podkreślam, bardzo ważna rzecz, w ustawieniach sieci WAN musi być włączone tutaj filtrowanie w translacji adresów sieciowych lub NAT filtering w angielskiej wersji na otwarte. W innym przypadku nie będzie to wszystko działać. Mówię, walczyłem z tym 4 dni. Dobra, mamy inicjowanie portów, na złe miejsce weszłem, dokładnie. I teraz teoretycznie być może znowu nie zadziała, bo NetDuma czasami nie łapie za pierwszym razem. Jeżeli zamkniemy znowu aplikację, zrobimy test sieci. My to przyspieszymy, aż odpala aplikację, ok? Żeby za długo to nie zajmowało. Ok, teraz mam... Sprawdza znowu serwer NAT. Mam nadzieję, że to, że nie wpisałem jeszcze tego portu dla samego PlayStation Network, że nie będzie robiło nam teraz problemu. Sprawdzimy. Nie. Mamy NAT typ otwarty, czyli samo triggerowanie portu 3074 wystarczy, aby gra znowu miała port otwarty. Jak już mówiłem, triggerowanie działa w taki sposób, że co jakiś czas sprawdza, czy dany port jeszcze jest używany, jeżeli nie, to go zamyka. Tak? Wtedy są drzwi zamknięte. Tutaj u góry mamy w NetDumie akurat ustawienie co ile minut. W moim przypadku byłoby to 20. Czyli co 20 minut router sprawdza, czy dany port jest używany. Jeżeli tak, to zostawia go otwarty, jeżeli nie, to go zamyka. Jest to fajna sprawa, mówię, jednak jeżeli czasami używamy czegoś, co nie chcemy, aby se samemu otwierało porty, ma to tą dziurę, że praktycznie nie ma. Gówno gadam. Teraz wam powiedziałbym coś złego, bo tutaj nie może sobie otworzyć aplikacja automatycznie portu. Musimy je podać sami. W innym przypadku nie będzie to funkcjonować. To kilka zdań wcześniej powiedziałem źle, bo przecież sami musimy je dodać, zapomniałem o tym. Jedyny problem, jaki jest przykładowo w Duma OS z triggerowaniem portów, to jest właśnie dodając usługi, założycie to później, nie można dawać takich długich przedziałów, jak można dawać w otwieraniu portów. Tutaj musimy otwierać naprawdę port po porcie. Niestety nie wiem, czy można tutaj zrobić coś przykładowo takiego, że 3074 przecinek, niestety nie można, no właśnie to miałem na myśli. Czyli musimy tutaj naprawdę każdy port pojedynczo otwierać. I zobaczycie w przebiegu tego materiału, że może to bardzo szybko dla was zrobić się bardzo dużym problemem, ponieważ czasami mamy zakres przykładowo 1000 portów lub 100 portów. W tym wypadku w triggerowaniu musielibyśmy 100 portów wpisywać pojedynczo. Dlatego przechodzimy do kolejnego punktu. Zanim ale przejdziemy do zwykłego otwierania portów, przejdziemy do DMZ. Wyłączamy inicjowanie portów lub po prostu usuwamy to, co ustawiliśmy. Ok, jak widzieliśmy, działa też otwarty NAT. UPnP jest wyłączone.
Inicjowanie portów jest wyłączone lub usunięte wszystkie usługi i otwieranie portów też nie mamy żadnych usług. Przechodzimy do DMZ, czyli pozwalanie konsoli na dostęp do wszystkich portów, jakie tylko i wyłącznie mogłaby sobie wymarzyć. Jest to opcja, jeżeli nie potraficie otwierać portów, jeżeli UPnP u was sobie nie daje rady, to DMZ jest tą opcją. Jeżeli ona nadal nie otworzy wam NAT-u, to znaczy, że wasz usługodawca blokuje jakieś porty samemu. Wtedy to nie jest wasza wina, to jest wina usługodawcy, o ile oczywiście wszystkie poprzednie kroki robiliście tak samo. Wy, DoomOS, aby zrobić DMZ, musicie wejść na zakładkę konfiguracja sieci WAN, czyli ta zakładka, gdzie było też filtrowanie w translacji adresów sieciowych, gdzie musieliśmy ustawiać otwarte. I tutaj mamy taki punkt, domyślny serwer DMZ. Zaznaczamy tą opcję, wpisujemy IP konsoli, robimy zastosuj i tyle. I w tym momencie nasza konsola jest w DMZ. Czyli całkowicie otwarta dla naszego routeru. Zamykamy znowu aplikację, ja znowu to przewinę do przodu, czyli zrobię znowu speed test, aby połączyła się konsola od nowa z internetem i odpalimy koda, zobaczymy, czy NAT będzie otwarty. Miejmy nadzieję, że tak. Powinien. Okej, łączymy się kolejny raz z Chrome i miejmy nadzieję, że NAT jest otwarty, bo mówię, czasami DoomOS ma dziwne tiki nerwowe, ale proszę bardzo, wsadzenie konsoli w DMZ również działa i mamy znowu otwarty NAT. Tak? Okej. Została nam ostatnia opcja i ta będzie opcja najbardziej skomplikowana. Zauważycie też, że będzie tego dość dużo pod sam koniec, gdy ja to skończę. Ale jest to też najlepsza opcja, jest to też... Ja tą opcję najbardziej lubię. Tak? Mówię, triggerowanie jest też opcją, niestety musielibyśmy dużo portów wpisywać pojedynczo. Zobaczycie za chwilę, że zakresy potrafią być naprawdę bardzo, bardzo wielkie i za chwilę wam też pokażę, jak w ogóle wiedzieć skąd, które porty dla której gry. Tak, wszystko po kolei. A więc przejdźmy znowu na router. Sorry. Zamknijmy DMZ. Czyli po prostu usuwamy te IP. Nieprawidłowy adres IP. Aha, trzeba po prostu tutaj haczyk odznaczyć, sorry. Okej. DMZ wyłączony. UPnP wyłączone, jak mówiłem, zawsze tylko jedną rzecz na raz. Inicjowanie portów jest wyłączone przez to, że nie mamy żadnej usługi tutaj wpisanej i wchodzimy teraz do największej tematyki, najbardziej skomplikowanej tematyki i jest to otwieranie portów. Skąd najpierw wiedzieć, które porty dla jakiej gry i tak dalej itp. itd. Jest wiele ludzi, którzy błędnie wierzy w to, że tylko Call of Duty ma problemy z NAT-em i sugerują się tylko i wyłącznie tym, że po prostu Call of Duty jest jedną z bardzo niewielu gier, które w ogóle NAT pokazują w menu gry. Większość gier tego po prostu w ogóle nie pokazuje. Jak Rainbow Six, Battlefield... Rainbow Six nie wiem nawet, czy pokazuje, czy nie. Jak mamy 4, może jestem w błędzie. W każdym razie jest wiele gier, które nie pokazuje w ogóle, że jest coś takiego jak NAT. Mimo to, wszystkie te gry coś takiego mają. Tylko po prostu inaczej się to nazywa, lub po prostu w ogóle nie jest pokazane. Pokażę wam też to, jak do tego dojść, które porty, gdzie i tak dalej, itp. itd. A więc, wpisujecie sobie w Google port forward troszeczku. Te troszeczku mu nie musicie wpisywać. Możecie, nie musicie. Pokaże wam się strona portforward.com. Jak na nią wejdziecie, tutaj będzie pierwsza zakładka, to jest / router. Tutaj sam możecie wybrać, jaki wy router macie. W moim przypadku byłby to przykładowo Netgear. Cak. Klikacie na to, zamykacie reklamę obsraną. Zjeżdżacie w dół. Ja mam wersję Nighthawk XR500. I wtedy pokazane jest wam na tej stronie bardzo ładnie, krok po kroku, jak się zalogować, gdzie się zalogować, co nacisnąć i jakie porty otworzyć. Tutaj jest przykładowo na przykładzie Call of Duty Infinite Warfare PlayStation 4, jakie porty by one potrzebowało. I to jest ten punkt, który będzie dla nas ważny. Jednak jeżeli mamy kilka gier, dla których chcemy otworzyć porty, to tak wchodząc w to może zająć to trochę czasu. Więc polecam wam wejść od razu na stronę w ten sposób, portforward.com, będziecie mieli oczywiście link w opisie, / ports. Wtedy macie listę wszystkich gier i wszystkich potrzebnych portów. Oczywiście teraz trzeba długo scrollować, aby znaleźć grę, którą się potrzebuje. Taki mały tipsik, we wszystkich przeglądarkach to funkcjonuje. Naciskacie na klawiaturze Ctrl F. Otwiera wam się wtedy takie maluteńkie coś tutaj. W Operze jest to tutaj u góry, w
Firefoxie gdzieś tam po prawej, w Chrome tak samo. Ale znajdziecie. Coś wam się nowego pokaże na ekranie i wpisujecie przykładowo Call of Duty. Cak. I mamy Call of Duty 1, Call of Duty 2, Call of Duty 2 Xbox 360, Call of Duty 3 PlayStation 3, Call of Duty 3 Xbox 360 i tak dalej, itp. Itd. Dla nas, dla naszego przykładu zaczynamy oczywiście od Black Opsa 4. I byłyby to Black Ops 4 na PlayStation 4. Potrzebuje porty 1.9.3, 3.4.7.8 do. Tu jest myślnik, to jest zawsze znaczy do. Niektórzy tego nie rozumieją, dlatego będę mówił to tak specjalnie. 3.4.7.8 do 3.4.8.0 i w porcie UDP 3.0.7.4 i dodatkowo 3.4.7.8 do 3.4.7.9. Tak, to są te porty, które są potrzebne dla Call of Duty Black Ops 4 na platformie PlayStation 4. Jak widać, na Xboxie wygląda to troszkę inaczej, a na PC-cie jeszcze bardziej inaczej, tak? Na to musicie zwracać uwagę. Okej. Od razu wam mówię tutaj z samej góry, że jeżeli chodzi o port 3074, to zawsze otwierajcie go i dla TCP, i dla UDP. Też wam powiem dlaczego. Mimo, że wiele ludzi będzie wam mówić, nie, UDP tylko wystarczy i widzieliście też, że Black Ops 4 tylko i wyłącznie UDP używa. Ale jak pojedziemy kawałek wyżej, Black Ops 3, okej, to jest akurat PC, to akurat mi nie wyszedł ten przykład, zejdźmy kawałek w dół, Infinite Warfare na PlayStation 4 potrzebuje port 3074 zarówno na UDP, jak i na TCP. Otwieramy porty dla wszystkich Call of Duty jednocześnie. Tak, możecie sobie robić reguły dla każdego Call of Duty pojedynczo, jednak pamiętając, że każdy port wpisujecie tylko jeden, jedyny raz dla danego sprzętu. Czyli jeżeli dla Black Opsa 4 zrobicie regułę, tak, z portami, powiedzmy na UDP 3074, to robiąc regułę dla Infinite Warfare nie otwieracie już tego portu. Dla danego IP, czyli dla naszej konsoli, patrzmy na notatki, było to 192.168.1.2, otwieramy zawsze dany port tylko jeden, jedyny raz, we wszystkich regułach, tak? Czyli we wszystkich regułach tylko jeden raz może dany port się pokazać. Tak? Nie, że po jednym razie na każdą regułę, tylko we wszystkich tylko jeden raz. To musicie sobie zapamiętać, bo często, gęsto będziecie później te porty mylić, zapomnicie jakieś lub będziecie wpisywać dwa razy ten sam. Pokażę wam też, co wtedy się pokaże. I będzie wyskakiwał wam błąd, nie będziecie rozumieli dlaczego i nie dojdziecie dalej, tak? Lub, jak już mówiłem wcześniej, jeżeli kilka tych samych lub kilka różnych funkcji próbuje ten sam port, że tak powiem, coś z nim robić, to wtedy te porty się blokują zamiast otwierać. Tak? To jest ważna, ważna, ważna rzecz. Moje misie, pysie, moje słodziutkie. Okej, a więc bierzemy się za otwieranie portów na NetDoomie lub na NetGearze XR500. Przed tym wam jeszcze pokażę pewną rzecz. Przykładowo, sam PlayStation Network potrzebuje też swoje własne porty. Nie tylko gry, ale też sieć, w której jesteście. Czyli Xbox Live, PlayStation Network potrzebują swoje własne porty i zawsze opłaca się patrzeć na różnych stronach, które to porty są, ponieważ przykładowo tutaj na jednej z zakładek na stronie Port Forward dla PlayStation 4 mamy na liście pokazane porty TCP 193, 3478 do 3480, tak? Podobne porty jak do Call of Duty, co nie? Jak wejdziemy na tej samej stronie, czyli dalej portforward.com, i znowu mamy porty dla PlayStation 4. Jak zjedziemy trochę w dół, to zauważymy, teraz to ominąłem i muszę to znaleźć na szybko, że nagle w zasięgu TCP mamy też takie porty jak 80 i 443, których na tej zakładce, na tej samej stronie internetowej nie były podane. Jeżeli dalej poszukamy, znajdziemy, że inni już to zrobili, tak? I tutaj w jakimś forum od PlayStation mamy już podane to, 80, 443 i tak dalej. A znowu na jeszcze innej stronie, którą widocznie zamknąłem, nie? Tutaj. Mamy listę portów. Gdzie ona jest? My friends? Tutaj. Mamy tych portów jeszcze o wiele, wiele więcej. Dlaczego tak jest? Dlaczego różne strony pokazują różne porty, ale one przeważnie, jak widzicie, te porty są te same. 4-3 tutaj nie ma. 80 tutaj też nie ma akurat. Więc jak widzimy, mamy na różnych stronach różne informacje. Chodzi o to, że różni ludzie mają różne sprzęty podpięte w ogóle do konsoli. Podpinając przykładowo Google VR, raczej PlayStation VR, podłączając sobie kamerkę PlayStation, tak? Zapomniałem nawet, jak ona się nazywa. I tak dalej, itp. Może być, że potrzebuje inne porty.
Tak, zależy też z jakich usług korzystacie, w jakim kraju. Dlatego ja, jeżeli chodzi o PlayStation Network, ja otwieram wszystkie porty, które są znane w internecie. Tak? I do tego przejdziemy zaraz. Najpierw zaczniemy od portów dla Call of Duty, bo akurat fajnie, że można wszystkie trzy rodzaje reguły ustawiać. Wchodzimy znowu na naszą NetDumę i robimy dodaj usługę. U was to będzie wyglądać trochę inaczej. O, ja się muszę jeszcze raz zalogować, bo za długo byłem w przeglądarce. Poczekajmy chwilkę. Materiał mówiłem, że będzie długi i suchy, ale tak, żeby naprawdę dla każdego było wszystko ustawione. Okej, okay, nazwa usługi. Nazwijmy ją Call of Duty w skrócie. Na NetDumie polecam nie robić spacji, tylko zawsze podłogę. Powoduje to pewne problemy, jeżeli mamy spację. I mogę wam to też zademonstrować. Nazwy, które tutaj macie polecane, jak widzicie, na przykład ja mam polecaną teraz sobie nazwę PlayStation at har... kropka z przecinkiem 4 at har... kropka z przecinkiem... coś tam dalej. Pro. Znaki jak spacja są tak dziwnie nazywane w systemie NetDumy i często, gęsto powoduje to później problemy. Dlatego zawsze, jeżeli robicie jakieś nazwy ze spacją, nie róbcie spacji na NetDumie, tylko róbcie zawsze podłogę. Taki dobry tipsik, przyda wam się na przyszłość. Zacznijmy od portu TCP. Albo nie, zacznijmy od tego, co jest standardowo ustawione, czyli TCP. Ja to tak nazywam, wy sobie możecie nazwać... albo zróbmy to specjalnie dla was. OBA. Tak, kod OBA. Ja robię zawsze jeszcze podłoga i jaki sprzęt, czyli PlayStation 4. Ponieważ będę otwierał jeszcze te porty dla mojego komputera, bo na komputerze też mam Call of Duty. Tutaj zostawmy najpierw TCP UDP, czyli otwiera obydwa porty. I jak już mówiłem wcześniej, port 3074 jest zarówno w TCP i UDP, zależnie od części Call of Duty. Tutaj mamy na NetDumie opcję wybrania, dla którego sprzętu otwieramy ten port. Ja wolę zawsze, ale samemu, z notatek, wpisywać, aha, końcówka 2 i tyle. Robicie zastosuj i dany port jest otwarty. Czyli w tym momencie znowu, jeżeli zrobiłbym speed test na konsoli i znowu odpalił Call of Duty, okazałoby się, że mam znowu otwarty NAT. Mam nadzieję, że nie muszę teraz już tego pokazywać. Chociaż nie, żeby było naprawdę punkt po punkcie, otwaliliśmy teraz ten port dla, znaczy oba, czyli UDP i TCP dla PlayStation 4. Otwaliliśmy teraz ten port. Przejdźmy więc znowu na konsolę. Wyłączymy grę. Znowu wam to przewinę do przodu. Okej, jesteśmy przy logowaniu się do gry. Ja jeszcze wam pokażę, jak otwierać pojedynczo TCP, jak otwierać pojedynczo UDP, jak otworzyć wszystkie porty, które to są porty dla PlayStation 4 i które są to wszystkie porty dla PlayStation Network, tak, abyście sobie już mogli zaoszczędzić trochę pracy. Dla wszystkich innych gier pokażę wam jeszcze raz, jak to znaleźć i chyba będziemy mieli wszystko, co najważniejsze. A więc przejdźmy znowu do sieci. I mamy NAT nadal otwarty, ponieważ korzystamy teraz już z czwartej opcji w tym materiale. Teraz jest to przekierowywanie portów. Mamy otwarty port 3074. Jest to najważniejszy port, aby był NAT otwarty. Jednak nie są to wszystkie porty, jakie Call of Duty same w sobie potrzebuje. Tak? Żeby Call of Duty działało wyśmienicie, to trzeba otworzyć jeszcze kilka innych portów. Mówię, ten port tylko i żeby mieć otwarty NAT, wystarczy tylko i wyłącznie ten port. Ale jest jeszcze kilka innych portów, które Call of Duty często, gęsto używa. I przejdźmy też do tego. Okej, okay, ja przez chwilę zasłaniałem, widziałem, że dużo gadałem teraz w materiale, ja to utnę, wy tego nie widzieliście. Długi czas pokazywałem, jak otwieram porty, przy czym miałem włączone PlayStation. Tak? Ale o ile się nie mylę, byliśmy na tym, że otworzyliśmy port UDP, tak? Na TCP i UDP dla PlayStation i był otwarty NAT w Call of Duty. W międzyczasie otwarłem jeszcze pojedynczo TCP dla PlayStation 4, są to te porty. UDP dla PlayStation są to te porty. Dla samego PlayStation Network jest to dość sporo portów. Tak. I mówię, jeżeli szukacie, tutaj pokazywałem, no niestety tego nie widzieliście, trochę zdupcyłem, ale nieważne, jak znaleźć na tej stronie znowu inne gry. Tak jak tutaj mówiłem, u góry w wyszukiwaniu, jeżeli tego nie macie, Ctrl F, wpisujecie daną grę, powiedzmy teraz Battlefield i podświetlą wam się gry Battlefield. Battlefield 1 potrzebuje przykładowo takie porty. Gdybym grał w Battlefielda, to bym je otwierał. Wiem ale, że ten port jest potrzebny też dla PlayStation Network, więc go bym nie wpisywał. Ten port dla Call of Duty, więc go już bym więcej nie wpisywał. I te porty musiałbym otworzyć dla TCP. Punkt, który tłumaczyłem przed chwilą, a wy tego niestety nie widzieliście i nie słyszeliście, to jest, jeżeli otwieracie jakiś port dla jakiegoś IP,
nie możecie w innym punkcie otwierać tego samego portu dla tego samego IP. Zawsze tylko jeden, jedyny raz. Jak widzimy przykładowo, w Call of Duty zrobiliśmy TCP i UDP jednocześnie, port 3074. Gdybym teraz chciał dodać usługę dla tego samego IP, poczekajmy chwilę, bo to teraz coraz dłużej trwa, dla IP 1.2, który jest dla naszej konsoli, obojętnie teraz czy wybierzemy TCP, UDP czy cokolwiek, wybierzemy ten support, który już otwieraliśmy, aha, usługę najpierw. Usługa, która i tak nie zadziała. Co? Tak. Tutaj nawet jakieś serduszko wyszło, nieważne. I wybierzemy port 3074. Już go otwieraliśmy, dlatego IP, to wyskoczy wam automatycznie błąd. Tak? Dlatego musicie pamiętać, często gęsto będzie wam pokazywane na tej liście przykładowo, że tutaj macie dla Battlefielda 1 macie port 3074. Przepraszam. Dla Call of Duty pokażę wam znowu to samo. Tak, poczekajmy, przykładowo weźmy jakieś coś innego. Battlefield 5, znowu UDP 3074. Dla jednego IP wystarczy tylko raz, obojętnie w której regule, otworzyć ten jeden port. Nie musicie jednego, lub nie możecie nawet jednego portu otwierać kilka razy dla tego samego IP. Jednak możecie otwierać ten sam port dla kilku różnych IP. Czyli ja teraz dodałem wszystkie rzeczy Apexa, PlayStation Network i Call of Duty sobie, że tak powiem, do konsoli lub przypisałem do IP konsoli, aby były otwierane porty, które są tym grom potrzebne. Mówię, wiele gier w ogóle nie pokazuje, że mają problematykę NAT, dlatego też wiele ludzi myśli, że tylko Call of Duty ma ten problem. To jest bzdura totalna. Po prostu w innych grach tego nie widać, a widać, ile portów, samych przykładowo portów TCP potrzebuje Apex. Mówię, żeby to znaleźć, portforward.com/ports, naciskacie Ctrl F, wpisujecie Apex i wtedy podświetla wam się Apex i widzicie, jakie porty TCP, jakie porty UDP. Tutaj jeszcze raz podkreślam, uważać. Ten port otwiera się już dla PlayStation Network, te porty otwiera się dla Call of Duty. Te musicie tak jakby skreślić, zanim dodać tą regułę, bo jeżeli porty się będą powtarzać, to router nie przyjmie wam tej reguły. Zawsze otwierać nowe porty dla jednego IP. Ok, otworzyłem wszystkie porty dla PlayStation, jakie są mi tylko i wyłącznie potrzebne. Zapisaliśmy sobie jeszcze, ale w notatce, IPPZ z kropką 1.3 na końcu, tak? Czyli, jeżeli gracie w jakieś gry na PC-cie, na PC-ta również musicie otworzyć porty i robicie znowu, dodaj usługę, szukacie portów przykładowo dla Apexa, gdzie nie pisze jaka jest platforma na tej stronie, to znaczy, że jest to na PC-ta, bierzecie cały zasięg tych portów, robicie kopiuj, robicie tutaj Apex, podłoga, TCP, podłoga, PC. Wybieracie zakres TCP, robicie wklej, IP 1.3, bo będzie to porty dla PC-ta. I jeszcze raz mówię, na różnych routerach, na niektórych można tyle portów naraz otwierać, na innych trzeba robić to pojedynczo. I zwróćcie uwagę, jak u was w routerze otwiera się zakresy, czyli przykładowo między 1024 a 1124, czyli zakres 100 portów, teraz pomyślcie, że chcielibyście to robić w triggerowaniu portów, 100 pozycji, tak, w samym TCP, a tutaj to jeszcze raz mamy, tylko akurat tylko 9 pozycji. Czy musicie tutaj robić spację, czy nie? Tak, między zakresami. W różnych routerach różnie to jest, przeważnie, ale tak jak tutaj, czyli bez spacji. Dlatego też, że jest to tak przeważnie, dlatego też strona port forward daje wam to już właśnie tak, jak router to ogólnie przyjmuje. W większości zdecydowanej przypadków. Porty już wkleiliśmy, IP 1.3, robimy zastosuj i Apex na PC się otwarty. Jeszcze musimy dodać UDP i tak robicie grę po grze, po grze, po grze. Ja dodam teraz resztę portów i wtedy się z wami pożegnam, ok? Ok, to by było na tyle. To są wszystkie porty, które ja mam otwarte dla wszystkich gier, w które ja grywam, czyli PlayStation 4 Call of Duty, PlayStation Network na PlayStation osobno, Apex PlayStation 4, Apex na PC-cie, Call of Duty na PC-cie i Quake na PC-cie. To są główne gry, w które ja gram. W tych grach chcę mieć zapewnione, że tak powiem, wyśmienite połączenie i wszystkie możliwości połączenia się z serwisami, usługami, nie wiadomo co. To by były wszystkie porty, które mi są potrzebne. Mówię, dla was sami sobie musicie wyszukiwać, to ja w jakie gry gracie, tych sobie szukacie na stronie Port Forward lub na innych stronach
i tak porty otwieracie. Pamiętać oczywiście dla danego sprzętu, dla którego otwieracie IP, trzeba zapamiętać sobie IP. Jeden port, jeden i ten sam port możecie otworzyć dla różnych sprzętów wielokrotnie, ale jeżeli chodzi dla jednego adresu IP, zawsze jeden port, tylko jeden, jedyny raz we wszystkich usługach. Czyli nawet tutaj nie zauważycie nigdy dla samego PlayStation 4, nigdy nie zauważycie jakiegoś portu dwa razy, bo jest to po prostu niemożliwe. Jeżeli używacie otwierania portów, wyłączacie usługę UPnP. Jeżeli używacie otwierania portów, wyłączacie triggerowanie portów. Jeżeli używacie otwierania portów, wyłączacie również DMZ. Zawsze jedną rzecz naraz, czyli albo DMZ, albo otwieranie, albo triggerowanie, albo UPnP. Jedno z czterech. Nigdy dwie rzeczy naraz. W tym momencie, gdzie zaczniecie robić dwie rzeczy naraz, nie będzie to funkcjonować. To by było na tyle, ludzie. Tak się otwiera porty. Triggeruje porty UPnP, tak to wszystko funkcjonuje. Jeżeli w ten sposób u was to nie działa, to albo zrobiliście jakiś krok źle, albo wasz internetu usługodawca po prostu dane porty blokuje. Tak, mówię, obejrzyjcie jeszcze materiał Buff Upload, to wtedy już będzie wszystko chyba jasne. Tam powiedziałem jeszcze dużo, dużo innych ważnych rzeczy. To by było na tyle, ja dziękuję za bardzo długie wysłuchanie mnie do końca, ale miał być też to obfity materiał, aby naprawdę każdy coś z tego miał, kto coś w tym potrzebuje. Yo, papa. Pingvin Brothers.